Mamy jeszcze, proszę Państwa, wiele, wiele do zrobienia. Bo to cieszy, że mamy takie święto, że możemy się tutaj zebrać, że możemy się pomodlić w tej intencji. Ale pamiętamy, proszę Państwa, że jeszcze nie tak dawno z honorami na Powązkach w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego grzebany był Wojciech Jaruzelski, nieco wcześniej generał Świcki. Jak to jest, proszę Państwa, że ta władza dzisiaj czci żołnierzy wyklętych, a jeszcze wczoraj kłaniała się ich mordercom?
Hańba Tuskowi! Proszę Państwa, w Ostrołęce powstało pierwsze w Polsce Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Władze miasta, lokalna społeczność zgromadziły już majątek, pozyskały budynek, łącznie 30 milionów złotych. I proszę Państwa, wystąpiły o dotacje do Ministerstwa Kultury. Ile przyznało Ministerstwo Kultury? Zero. Z jakim uzasadnieniem? Nie ma takiej potrzeby społecznej. Proszę Państwa, to samo Ministerstwo Kultury znajduje pieniądze na obrażanie katolików. Co na Placu Zbawiciela w Warszawie, przed Kościołem Zbawiciela, robi obrażający katolików symbol? Dlaczego Ministerstwo Kultury deleguje do Lwowa, do Wilna, jako swojego przedstawiciela kata żołnierzy wyklętych, majora Baumana? Jakim prawem ten człowiek reprezentuje Polskę w Wilnie i Lwowie? Proszę Państwa, platformerską hołotę! Panowie policjanci, poczty sztandarowe, grupy rekonstrukcji i my wszyscy naprzód! Thank you.